Ostrzegam, będę walić żartami, które panują w Japonii, stereotypami i po prostu takim doświadczeniem, jak to wygląda z mojej perspektywy, w mojej rodzinie, przy moich znajomych. No i pamiętajcie też o tym, że Japonia to jest inny kraj niż Polska. Rzeczy tam oczywiście są zupełnie inne. Umawianie się z Japonkami zazwyczaj jest mega i dobrze się kojarzy. Są słodkie, miłe, wręcz niewinne. Szczerze powiedziawszy, trochę tak naprawdę jest w Japonii. Podział jest prosty. Facet rządzi. Oczywiście nie tak, że jest dyktatura i dziewczyny nie mają nic do powiedzenia, no ale facet to jest ten, który podejmuje decyzje. W Japonii dziewczyny traktują swoich chłopaków naprawdę wyjątkowo. To właśnie one pozwalają czuć się facetom, że są facetami. Prawdą jest to, że dziewczyny przy spotykaniu się są właśnie bardzo łagodne, takie słodkie, miłe i uwielbiają takie pierdółki. Typu jakieś, nie wiem, czekoladki na przykład, albo listy miłosne. Najważniejszymi dniami w ciągu roku, zwłaszcza dla Japonek, to są twoje urodziny, Boże Narodzenie i walentynki. Boże Narodzenie oczywiście nie ma nic wspólnego z Bogiem, tylko po prostu, żeby gdzieś romantycznie spędzić czas. Zwłaszcza na przykład iść na spacer, gdzie są te tak zwane illumination, czyli te takie światełka, różne parki. Randki to na pewno nie będą jakieś spotkania w parach, czy jakieś imprezy w klubach, tylko na przykład Disneyland. Myślę, że już zrozumieliście, o jaki klimat mi chodzi. Ale tytuł tego filmiku to, dlaczego nie poślubić Japonki. Po ślubie wszystko się zmienia, zwłaszcza w japońskich związkach. Dziewczyna uległa, która jest taka po prostu wręcz przesłodka i ze wszystkim się z tobą zgadza, staje się kobietą rządzącą, decydującą. A chłopak, który do tej pory czuł się jak król, staje się bankomatem. I kompletnie nie chodzi o to, że w Japonii dziewczyny lecą na kasę. W Japonii pracuje się bardzo długo i często życie wygląda dosłownie tak, zwłaszcza tych właśnie mężczyzn, że pracują cały dzień, wracają, jedzą kolację, oglądają wspólnie jakiś program głupi w telewizji, idą spać, od rana to samo. Kobieta zazwyczaj właśnie gotuje, robi zakupy, sprząta oczywiście, ogarnia cały dom i wychowuje dzieci. A na to wszystko potrzeba pieniędzy. I w Japonii jest po prostu właśnie taki żarcik, że facet po ślubie zwłaszcza staje się totalnym bankomatem. Ale żeby nie było, takie przekonanie, że facet zarabia, a kobieta zostaje w domu, jest bardzo popularną myślą, która istnieje ciągle w Japonii, ale często się po prostu nie sprawdza. Mówię dlatego, że w Japonii życie również oczywiście potrafi być drogie i bardzo często rodziny po prostu nie mogą sobie na to pozwolić, żeby tylko jedna osoba zarabiała. Według badań w co trzecim gospodarstwie domowym kobieta jest na pełnym etacie gospodynią domową, ale do tego dużo kobiet pracuje, chociaż większość z nich jest osobami, które pracują w niepełnym wymiarze godzin, czyli na przykład na pół etatu. Dzięki temu mogą połączyć pracę z po prostu wychowywaniem dzieci i zajmowaniem się domem. Ale to była taka krótka tylko wstawka informacyjna, wracamy do tych stereotypowych. Jest w Japonii taka bardzo popularna postać fikcyjna, nazywa się Gojira. Godzilla. Mówi się, że twórca właśnie Godzilla wpadł na pomysł stworzenia tej postaci, patrząc na swoją żonę. Facet po ślubie zmienia się w bankomat, a kobieta w Godzilla. Podkreślę, to są tylko żarty. I to takie zazwyczaj męskie żarty i gadanie, wiecie, po prostu gdzieś tam się tak mniej więcej gdzieś o tym słyszę, gdzieś o tym się żartuje po prostu w Japonii, więc zdradziłem wam taki męski japoński żarcik o kobietach i no takie po prostu żalenie się, że ach, no ja jestem tylko bankomatem w tym związku. Ale skąd wzięło się to, że kobiety akurat po ślubie zmieniają się w takie mocno charakterne? Mówię to właśnie ze swojego doświadczenia, takiego, że no mam po prostu rodzinę w Japonii i a wiecie, Japończycy są świetni w udawaniu, więc jak będziecie obserwować jakieś japońskie pary, no to możliwe, że nie dostrzeżecie żadnych takich błędów, bo Japończycy zawsze starają się być po prostu idealni, zwłaszcza po prostu prezentując się na takich idealnych. A w rodzinach, w domach wygląda to nieco inaczej. Naprawdę często jest tak, że kobiety po prostu decydują. Zwłaszcza po tym, jak są po ślubie, a tym bardziej, kiedy do tego dochodzą dzieci. Kiedy małżonkowie stają się rodzicami, wtedy już praktycznie zawsze kobieta decyduje o wszystkim. Ale i tak pamiętajcie, wszystkie decyzje, które podejmuje ta para, są wspólne. Mimo tego, że podejmuje je kobieta, mężczyzna nie musi w zasadzie nic o tym wiedzieć, ale wspólne. I tutaj również wytłumaczenie, skąd się wziął ten żart, że faceci stają się bankomatami. Właśnie stąd, że facet nie tylko zarabia pieniądze na dom, ale również nie dysponuje tymi pieniędzmi. To kobieta przejmuje jakby całą pensję faceta i ona decyduje, na co poświęcają pieniądze. Myślicie, że gdyby faceci rządzili w związkach, to w Japonii jeździłoby tyle K-carów? W Japonii bardzo powszechne jest to, że to właśnie kobieta ma pierwszeństwo do konta bankowego małżonków. I mówię serio. Naprawdę sporo jest takich związków, że facet wszystko co zarabia, oczywiście po prostu te pieniądze lądują na konto bankowe, które jest po prostu operowane przez żonę.
i to żona decyduje, co kupić i na ile wydać. Zdarza się często też tak, że po prostu pary decydują się na przykład, że facet zarabia wszystko, więc powiedzmy, że całość dostaje kobieta, ale na przykład mężczyzna będzie dostawał miesięcznie 1000 zł na jakieś takie swoje wydatki. Ale oprócz tego, również częstym można usłyszeć właśnie to, że w Japonii na przykład facet jakby chciał sobie coś dla siebie kupić, to często idzie do swojej żony i pyta się na przykład, czy mógłbym kupić sobie telefon? W sensie, serio, to brzmi trochę na takiego pantofla czy coś, ale to też jest takie powiązane trochę z tym, czy jakby jesteśmy, stać nas na to, żebym mógł sobie coś kupić i to żona mówi na przykład, no mamy jakieś tam oszczędności, okej. Albo po prostu powie nie i nie. Możliwe, że dla was to, co powiedziałem teraz, jest bardzo dziwne, no ale tak jak wspomniałem, Japonia jest zupełnie innym państwem i w Japonii raczej nikt na to nie narzeka. A dlaczego nie narzeka? Zaraz o tym wytłumaczę. Jednak jeszcze tutaj jest taki kolejny jakby insight, żarcik, że w Japonii te rodziny wyglądają po prostu jak yakuza, czyli że szefami mafii są żony, a pracownikiem jest mąż. Mąż idzie i zarabia pieniądze i oczywiście wszystko przekazuje swojemu szefowi, czyli żonie. I żona daje mu jakąś tam część albo jakąś tam pensję właśnie. Właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że na przykład co miesiąc 1000 zł z tego wszystkiego, co zarobił, może sobie na coś wydać. I dokładnie tak to mniej więcej wygląda w wielu, wielu japońskich małżeństwach. Wspomniałem też w innych filmikach o takiej tradycji nomikai, czyli że po pracy niestety, ale trzeba iść z szefem jeszcze na baru i pić z innymi współpracownikami. Po długich godzinach pracy dodatkowo jeszcze trzeba więcej spędzać czasu ze sobą, z tymi samymi ludźmi. Skąd się wzięła ta tradycja? Podobno pracownicy, ci rodzaju męskiego. Niezależnie, początkujący pracownicy albo szefowie na wysokich stanowiskach. Boją się wracać z pracy, bo w domu czeka na nich godzina. Po małżeństwie oczywiście nie ma czegoś takiego jak 100% wolności. Więc oczywiście ważny jest podział obowiązków. Może się komuś wydawać, że taki system w Japonii jest albo staroświecki, albo po prostu nie ma nic wspólnego z równouprawnieniem. Ale szczerze powiedziawszy, jest to wygodne dla jednej i drugiej strony. Kobiety uwielbiają rządzić. Faceci czasami wolą po prostu pracować w biurze, niż coś robić w domu. A kobiety często lubią rządzić po swojemu, tak, że nawet ich mąż nie ma za wiele do powiedzenia w zasadzie. Coś w stylu, okej, ja zostanę w domu, zajmę się domem, zajmę się dziećmi, ale nikt się w to nie może wtrącać. Ja tu decyduję. Szczerze powiedziawszy, myślę, że to jest całkiem fair. Jeszcze tylko wrócę do tego, że kobieta dysponuje wszystkimi pieniędzmi. Jeśli powstaje taki podział, obie strony się zgadzają, że chłopie, ty idziesz, zarabiasz, babo, ty zostajesz i zajmujesz się chałupą, to okej, pieniądze, które zarabia facet, oczywiście nie są tylko jego, tylko całej rodziny. Co jest, wydaje mi się, całkiem naturalne przy podziale, że jest jedna osoba zarabiająca na całą rodzinę. Więc dlaczego faceci godzą się oddawać całe wynagrodzenie żonie? Bo jest to dla nich po prostu wygodne. Jest to jakby jedna rzecz mniej, o którą muszą się martwić i stresować. Kobieta obserwuje, na co idą pieniądze. Nie ma lepszej osoby do tego, niż właśnie osoba, która zajmuje się domem. Widzi, ile jakie są rachunki, wie, ile kosztują zakupy, wie, ile mają oszczędności i wszystkiego, więc wydaje mi się, że ten podział jest naprawdę całkiem mądry. I na koniec, w Europie kobieta, która zostaje w domu, zajmuje się domem, wychowuje dzieci, bardzo mocno straciła na swoim statusie. Kiedyś było to coś super normalnego. W Polsce również w zasadzie teraz jak kobieta siedzi w domu, to czasami niektórzy mogą na to różnie patrzeć, a czasami nawet te właśnie kobiety, które zostają w domach, zajmują się dziećmi, gdzieś tam po prostu same mogą poczuć się, że mają jakby taką presję, żeby jednak robić coś więcej. A w Japonii kobieta, która zajmuje się domem, nie jest osobą bezrobotną, tylko jest tak zwaną shufu, czyli po prostu coś jak w Polsce gospodynią domową. I to autentycznie jest tak, że na różnych ankietach czy w urzędach, gdzie trzeba uzupełnić to, bo w Japonii naprawdę w wielu dokumentach wpisuje się swoje stanowisko, czyli na przykład czy jest się informatykiem, czy jest się pracownikiem fizycznym, czy jest się pracownikiem w korporacji, czy jest się bezrobotnym, albo właśnie między innymi czy jest się shufu, czyli czy jest się gospodynią domową. I to jest akurat moim zdaniem fajne, że w Japonii to jest tak jakby oficjalne stanowisko, że to nie jest po prostu ktoś, kto siedzi w domu i tyle, tylko że to jest faktycznie kobieta, która pracuje, tylko po prostu w domu. Dzięki i do zobaczenia.